I od razu ciąg dalszy, kontynuacja rozmowy na temat bezpieczeństwa Polski. Pan Tomasz Szatkowski, ambasador Polski przy NATO, ale przez cztery lata wiceminister obrony narodowej odpowiedzialny za strategię. Polski dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, panie rektorze, witam Państwa. Krótkie sprostowanie. Czy rzeczywiście przez prawie 4 lata pełniłem funkcję wiceministra obrony narodowej, z tego przez ponad dwa lata odpowiadałem także za strategię i planowanie obronne? Czyli ten dokument, o którym mówił pan Romuald Szeremietiew, ten mózg dotyczący bezpieczeństwa i strategii bezpieczeństwa Polski jest, istnieje. No właśnie chciałbym się do tego odnieść bardzo dobrze, że zaistniała taka sytuacja. Szkoda, że nie bezpośrednio, że nie było możliwości bezpośredniej rozmowy, a to akurat już nie, nie mój wybór. Natomiast, natomiast ja trochę mi to nie zręcznie mówić, bo szanuję pana profesora Szemetiewa, szanuję jego kartę i, i z wieloma wiele z jego poglądów ma, jest oczywiście ciekawych i ma tutaj pewne swoje zasługi na przykład na polu promowania idei obrony terytorialnej, ale nie mogę zgodzić się z tym poglądem, który głosi od jakiegoś czasu, że nie było żadnego dokumentu strategicznego, nie było żadnej strategii Właśnie na poziomie, na którym, na którym zwraca uwagę przed chwilą i się koncentrował, czyli strategii obronnej, taki proces miał miejsce podczas tej kadencji. Pan profesor o tym dobrze o tym wie. Ten proces nazywał się Strategiczny Przegląd Obronny. Był oczywiście tajny, bo tego typu dokumenty powinny być tajne. Powstał z niego jawny wyciąg, który nazywa się. Koncepcja obrony Rzeczpospolitej Polskiej, nawet mieliśmy taką debatę wewnętrzną wtedy w ministerstwie, czyli nazwać go strategią obronną, ale uznaliśmy, że strategię zarezerwujemy dla tego poziomu, gdy będzie on przyjęty przez, powiedzmy, przez Radę Ministrów. Ten dokument, i to nawet ciekawe jest, powiem szczerze, że wydaje mi się, że tu się różnimy w pewnych niuansach z profesorem wiem, jeśli chodzi o pewne ogólne kierunki rozwoju, no ale oczywiście różnimy się, są, są, pewne, są pewne różnice. Także taki dokument y, powstał, można nad nim oczywiście debatować, czy on się podoba, czy on się nie podoba, na ile był y, implementowany, na ile nie. Duży wysiłek został w niego włożony, kompletnie nowe metody opracowania takiej choćby jak, jak gry wojenne, jak pewne narzędzia budżetowe, tu korzystaliśmy. Bardzo głęboko ze współpracy z najlepszymi środkami na świecie e, e, opracowując ten, ten, ten dokument i cały proces. I mam wrażenie, że z perspektywy powiem tak, tak e, posłucham sobie, sobie taką ironię, że e, być może po prostu no, niewłaściwe osoby go przygotowały, że skoro, skoro niektórzy go, go nie widzą i tyle. No i e, tyle a propos dygresji, jak, tak jak powiedziałem na wstępie, już nie powinien się być może poetać w imieniu obrony. Narodowej, ponieważ w tym momencie jestem już poza e, resortem, no ale tak się akurat składa, że w tym okresie, e, o którym między innymi mówił pan profesor Szeremetyf, ja za e, strategię i planowanie obronne pewnej części e, odpowiadałem, tak jak powiedziałem, czy w, w części tego okresu, bo to było od listopada 2015 do stycznia 2018. Ale jest jedno, jeden znak zapytania. Dlaczego Rada Ministrów nie zaakceptowała dokumentu koncepcja obronna i nie zmieniła go w strategię obronną? Panie redaktorze, ja, tak jak powiedziałem, odpowiadałem za planowanie obronnej ze strategii do stycznia 2018. Za ten okres mogę się wypowiadać. I tak jak powiedziałem na wstępie, ja nie chcę, yy, nie chciałbym w tym momencie wchodzić w buty Mistrzostwa Obrony Narodowej, jestem poza resortem, w tym momencie yy, jestem przedstawicielem Polski w Pakcie Północnoatlantyckim, oczywiście współpracuję z resortem Obrony Narodowej i ta współpraca układa się bardzo dobrze. Yy, ale to jeszcze dla uspokojenia yy, nerwów yy, słuchaczy. Wiemy... Co i dlaczego kupujemy, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, samoloty, systemy, to wszystko ma swoje powiązanie i swoją pe pewność tego, że czemuś służy. Wierzę, że tak jest. Odbywało się również podczas pracy w kierownictwie ministra Błaszczaka wiele debat na kierownictwie związanych z tym. Z tym tematem. Ja tak jak powiedziałem, w okresie, gdy opowiadałem za strategię i planowanie obronne, staraliśmy się, żeby ten link powstał szczególnie w zakresie, poprzez to narzędzie, jakim był Strategiczny Przegląd obronny i raport Strategicznego Przeglądu Obronnego, to, to połączenie pomiędzy strategią a właśnie zakupami, infrastrukturą, polityką personalną. I, I tak jak mówię, można oczywiście debatować, na ile, na ile przegląd mógł się przełożyć bardziej na pewne aspekty planistyczne, ale powiem, powiem tak, już nie wchodząc w szczegóły, które są, są niejawne, pewnie bardziej niż, niż wszystkie poprzednie edycje strategicznych przeglądów obronnych. Nie, nie wchodząc w szczegóły, to znów pewne zaniepokojenie słowo Wierzę, budzi taki niepokój. Nie wiem, tylko pa, wierzę. Panie redaktorze, ja tak jak powiedziałem, ze statyki i planowania obrony odpowiadałem do stycznia 2018. Później zajmowałem się, koncentrowałem się na odcinku współpracy międzynarodowej i na, w takim zakresie, w jakim brałem udział w pracach kierownictwa Ministerstwa, Ministerstwa Obrony Narodowej, mogę zapewnić, że na pewno ministrowi Baszczakowi zależy na tym, aby aby e, decyzje podejmowane służyły wzmocnieniu polskiej obronności. Jak z perspektywy ambasadora Polski e, w Brukseli, jak, jak zmienił się pana punkt widzenia? Co nowego pojawiło się w, na horyzoncie w momencie, kiedy stał się pan oficjalnym przedstawicielem Rzeczpospolitej przy NATO w Brukseli? Czy pewne rzeczy zeszły z horyzontu, inne na ten horyzont rzeczywiście weszły? Znaczy, po pierwsze, to jest, rzeczywiście pracując w Ministerstwie Obrony Narodowej, musiałem dbać o ten, nazwijmy to, back office, tak, czyli i... i... Przeprowadzenie pewnych, pewnych decyzji. To jest ciężka praca, często takim, w takim dużym resorcie. To jest kwestia, no właśnie, na przykład, zaimple, zaimplementowania pewnych zmian, uzgodnienia ich nie wiem, z innymi pionami resortu, ze sztabem generalnym, w odpowiedni sposób wzięcia pod uwagę czy uwag innych resortów, czy też, no też relacje choćby ze wszystkim prezydenckim, który no prezent jest sił sił zbrojnych. To są często żmudne procesy. Z tej perspektywy praca przedstawiciela Polski w NATO jest nieco łatwiejsza. Tak? To, są, to są w większym stopniu debaty, oczywiście praca dyplomatyczna, to jest przekonywanie do swojego stanowiska, ale w mniejszym stopniu jest ona nacechowana tym, tą, tą żmudną pracą urzędniczą. Z drugiej strony, kolejny element, jaki się pojawia, to jest no jednak pewna kultura konsensusu w ramach NATO. Rada Północnoatlantycka. Podejmuje decyzję na zasadzie kompromisu. Eee, także trzeba ten kompromis wypracować, i rzeczywiście tam jest e, żywa e, kultura e, jednak pewnej wspólnoty bezpieczeństwa. Niebostrowie mówią o swego rodzaju rodzinie, nawet e, o takich rodzinnych relacjach, jakie tam mają miejsce, i rzeczywiście, e, mo, może jest to pewna przesada, ale, ale te relacje są dosyć kordialne i bliskie, i rzeczywiście. Ktoś, kto myśli tylko i wyłącznie o własnym interesie w tym, w tym gronie i nie bierze pod uwagę interesu całości, ma pewnie trudniejszą pracę i jest mniej skuteczny w swoich, w swoich działaniach. Także ta, ta szersza perspektywa z całego... Sojuszu można powiedzieć. A czy jest jakieś takie miejsce centralne, w którym się spotykają politycy, ambasadorzy, gdzie jest i wisi jakaś mapa. Mapa, a jeżeli mapa, to czego? Mapy czasami się oczywiście pojawiają, są różnego rodzaju briefingi, na przykład briefingi wywiadowcze, tak? na, którym, na których omawiane są zagrożenia bezpieczeństwa, czy, czy też są briefingi związane z różnego rodzaju ćwiczeniami? sojuszu północnoatlantyckiego, no i wówczas mapy oczywiście się pojawiają. Bo myślałem tak klasycznie, jak na filmach, że jest jakaś mapa, na której są rozmieszczone poszczególne wojska i poszczególne systemy ataku czy obrony i na tej mapie w momencie, kiedy jest decyzja o tym, że wojska amerykańskie będą stacjonować w Polsce, przesuwa się jakiś czerwony punkcik, żeby zaznaczyć, że tu są wojska amerykańskie, takiej mapy nie ma. Czy to... Pewnie i jest. Tylko we właściwym miejscu Rada Północnoatlantycka, czyli, czyli ten najwyższy organ decyzyjny sojuszu, zajmuje się bardzo różnymi sprawami. Zajmuje się i kwestią e, rozlokowania wojsk w jakimś sensie i kwestią strategii na poziomie politycznym i kwestią strategii na poziomie e, wojskowym. Więc, więc na bieżąco ta mapa w ten sposób nie jest prezentowana, ale oczywiście w dokumentach natowskich ona e, jest, a na poziomie na przykład dowództw strategicznych sojuszu pewnie jest w jakiś sposób także zwizualizowana na... E, w czasie rzeczywistym, jeśli tak mogę powiedzieć, już nie wchodząc to znowu w szczegóły, no, szczegóły niejawne. Bo tak. za, dużo, tak. za dużo tych tajnych informacji tak. pan ambasador ma, ale jak została w Brukseli, jak, jak jest odbierane nasze porozumienie czy zbliżenie z administracją amerykańską i te wszystkie decyzje, o których wiemy, o tym, że ci Amerykanie będą tutaj, <totwotny> wprawdzie będzie ich. Nie tak wielu, to nie będzie 50 tysięcy, tylko e, około tysiąca żołnierzy e, sprzęt i. Znaczy, reakcja zależy od tego. E, w, od odbiorcy, tak, tak, tak to e, nazwijmy. E, te państwa, które są zainteresowane. E, Wzmocnieniem Franki Wschodniej obrony sojuszu, czy też dla nich jest to główny priorytet, ponieważ nie chciałbym powiedzieć, że inni sojusznicy są przeciwni takiemu procesowi. Te państwa przyjęły tę decyzję w sposób wręcz entuzjastyczny. Tu wspomnę o liście ministrów obrony państw bałtyckich, który został wysłany jeszcze w czerwcu zeszłego roku po podpisaniu głów, po, po tego głównego porozumienia między obydwoma prezydentami 12 czerwca zeszłego roku. Wiem, że sekretarz generalny odnosi się do tego pozytywnie. Uznawiałem też ostatnio, spotkałem w, w Rydze na konferencji bezpieczeństwa byłego już zastępcę sekretarza generalnego niemieckiego generała, który padał za strategię i planowanie obronne w sojuszu przez 4 lata do, do zeszłego roku. Bardzo szanowany człowiek, który włożył duży wkład w decyzję szczytu warszawskiego. Sojuszu, który, no, taką rozmowę i bardzo entuzjastycznie wręcz się wyrażał. Znaczy, mówił, że to jest coś, co wzmacnia i urealnia możliwość reakcji Sojuszu na, na wschodniej ale, flance. A, ale... a, a jeśli chodzi o, tych, może jeszcze dokończę tych sceptyków, to nazwijmy to, że jest oczywiście grupa państw, która. E... Być może obawia się, ma, ma taką rytualną obawę o to, że, że Sojusz być może może dokonywać zbyt prowokacyjnych aktów, ma duże przywiązanie do, do takiego dokumentu jak, jak choćby deklaracji ustanawiającej Rady NATO Rosja, która kiedyś tam 20 lat temu mówiła o... O pewnym poziomie wojsk, który powinien się znajdować, czy też być rozlokowywany. No to już są dyskusje bardzo akademickie, ale to rzeczywiście był pewien sceptycyzm ze strony tych państw. Obecnie on już znacznie. Osłabu. A w jaki sposób realnie wzmacnia to bezpieczeństwo Polski? Bo przecież to nie, nie jest taka siła wojskowa, która zatrzyma odpukać, ale zatrzyma lecące brakiety z, z Królewca. Kontyngent amerykański, który jest obecnie rozlokowany w Polsce i który będzie wzmocniony o te zdolności, które, o których mowa jest. W porozumieniu prezydentów z czerwca zeszłego roku, który został uzboniony o, o, o to przedwczorajsze, bodajże, porozumienie o lokalizacjach wojsk, ten kontyngent umożliwia zintegrowanie w dosyć krótkim czasie formacji em, dywizyjnej Wojsk Lądowych Armii Amerykańskiej. amerykańskiej wzmocnionych przez pewne dodatkowe zdolności wyższego poziomu niż poziom dywizyjny, więc to jest no, to jest bardzo poważna formacja na takim teatrze działań europejskich. Historycy mogą patrzeć na to przez pryzmat na przykład II wojny światowej, gdy na froncie walczyły czasami nawet setki dywizji, ale obecna dywizja to jest zupełnie coś innego. Obecnie armia amerykańska ma w sumie około, bodajże 10 dywizji. Jest niewiele w ogóle państw w sojuszu północnoatlantyckim, które zachowały poziom dywizyjny w swoich wojskach lądowych. Do tych państw należą Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy. Francja, e, bodajże Włochy e, i Polska. E, na pewno jeszcze za dwa, trzy państwa pominąłem, ale pewnie. jest to Turcja, na pewno e, Hiszpania, tak? Czyli t, tylko duże państwa jeszcze mają tego, tego rodzaju e, formacje. Więc jest to dosyć poważna formacja. Ona, ona oczywiście całość tej formacji w tym momencie w Polsce nie stacjonuje, ale stacjonują już kluczowe elementy. Zwracam tu szczególną uwagę na e, dowództwo dywizyjne w Poznaniu. To jest jedyne tego rodzaju dowództwo na, w ogóle w Europie w tym momencie. Jedyne tego rodzaju dowództwo amerykańskie w Europie. To są też zdolności rozpoznawcze. Eskadra bezzałogowców typu MQ9, Reaper, czyli która będzie umożliwiała uniknięcie. Takich scenariusz, scenariuszów, które nazywamy no notice albo short notice, czyli bez uprzedzenia albo z krótkim wyprzedzeniem, gdy, gdy jakby sojusz nie ma tego jakby rodzaju wiedzy o, o, o potencjalnej agresji. To był jeden z największych koszmarów, można powiedzieć, sojuszu do tej pory, czyli, czyli możliwość przez potencjalnego przeciwnika dokonania faktów dokonanych, gdy sojusz jakby jeszcze nie jest gotowy do, do działania. No i są tam elementy przyjęcia sił bardzo istotne, choćby ta baza lotnicza, która będzie umożliwiała przyjęcie e, sił, tam jest grupa wsparcia ruchu wojsk na, na teatrze, więc to są takie, to są takie e, formacje, które może nie brzmią powiem kolokwialnie bardzo seksji, ale, ale są bardzo ważne dla szybkiej wojskowej e, reakcji. No i klucz tego porozumienia tak, tak naprawdę to jest e, utrwalenie obecności amerykańskiej, bo pamiętajmy o tym, że przed tym porozumieniem ta obecność narastała stopniowo, ale to była obecność, którą można byłoby nazwać tymczasową. To była obecność, która była w większości regulowana decyzjami budżetowymi, podejmowanymi przez, z roku na rok przez Pentagon i, przez, i na które z kolei dawał pieniądze kongres. Także w tym momencie mamy już dokument na poziomie politycznym, który jest przekładany na. E, poziom prawny, który mówi o tym, że te wojska w Polsce stacjonują na bazie trwałej obecności, entering presence. E, I to jest chyba najważniejsza, e, najważniejsza e, wartość dodana tego dokumentu. E, I jeszcze może dodam tutaj e, proces polityczny, który został jakby stworzony przy okazji tego, tego, tego dokumentu, czyli proces jakby bilateralnego decydowania o tym przez e, Polskę i Stany Zjednoczone na poziomie politycznym, bo do tej pory, gdy to był proces tymczasowy, on się odbywał bardziej na poziomie wojskowym, więc to też ponosi jakby na nasze relacje na, na zupełnie nowy poziom. A w 2020 roku są zapowiedziane największe manewry wojskowe z udziałem wojsk amerykańskich. To, są, to będą bardzo duże manewry, rzeczywiście. Skala, skala do tej pory. Y, znaczy od dawna nie widziana y, w Europie, a, na, a w tej części Europy nigdy nie widziana. Manifestacja siły, manifestacja zdolności. Przede wszystkim przetestowanie możliwości w ramach obrony kolektywnej. Nie chciałbym tu wchodzić już w szczegóły, bo nie wiem znowu, co jest. Nie pamiętam po prostu, co jest tajne, co nie, co nie, jest, co nie jest tajne. Ale są to po prostu realne ćwiczenia. Które umożliwiają przetestowanie mechanizmów obrony kolektywnej. Manewry przed nami. Rosjanie, te manewry prowadzą przez cały czas, jak rozmawialiśmy w poniedziałek, to była telefoniczna rozmowa, mówiliśmy o dwóch bombowcach rosyjskich, które gdzieś przeleciały koło przestrzeni. NATO teraz jest protest estoński, bo kolejny bombowiec rosyjski naruszył strefę powietrzną Estonii i NATO. Takie. Codzie Codzienne. To też takie nękanie psychologiczne. Też nie jest przypadkiem, że to się odbywa często właśnie na odcinku granicy estońsko-rosyjskiej. Przypomnijmy, że ta granica nie jest do końca wyznaczona w, w, w terenie, tak? także, także to są swego rodzaju sygnały wysyłane przez, przez Rosję. Ale Dużo poważniejsze z punktu widzenia sojuszu jest to, co chyba ostatnio o czym mówił Sergi Szo Szojgów w którymś ze swoich wywiadów, mówiąc o tym, że armia rosyjska stała się armią stałej gotowości. To Jest armia, której, której się nawet nie podnosi stanu gotowości, ona de facto jest prawie cały czas gotowa do podjęcia ewentualnych yy, działań. I tu trzeba powiedzieć, że yy, Szojgu, jego poprzednik, no. Mają pewne osiągnięcia rzeczywiście, jeśli chodzi o podniesienie poziomu tej gotowości, czy podniesienie w ogóle potencjału bojowego wojsk rosyjskich. Oby to nie skończyło się czymś dramatycznym. Jest to optymistą. Mam nadzieję. Oczywiście, ja zawsze staram się widzieć jakby tą pełną stronę połowy szklanki. No i też po to jestem także w sojuszu, żeby we współpracy z, z, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Obrony Narodowej e, zapewniać, aby, aby sojusz stawał się tą e, już skuteczną machiną obrony kolektywnej, a po to, żeby mógł zapewniać obronę kolektywną, e, musi także ostraszać. Także, także nawet na odwrót, żeby dobrze ostraszać, musi być w stanie się Efektywnie bronić. Mogę tylko powiedzieć, że w sojuszu trwają w tym momencie prace. No są oczywiście niejawne, to znowu muszę, muszę to zaznaczyć. Które implementują decyzje szczytu warszawskiego, które e, sprawiają, że ta zdolność staje się, staje się realna. Brexit nie zmieni siły sojuszu. Wielka Brytania nie wychodzi z NATO. Także tak, tak, z perspektywy NATO e, to jest raczej marginalne wydarzenie. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w dziękuję Poranku Wnet. Gościem Poranka Wnet był pan Tomasz Szatkowski, były wiceminister obrony narodowej, obecnie ambasador Polski przy NATO. Jest godzina 8.46.